Have fun, guys. Your Darek. Na, da haben wir dann Chris Frenzel, der fünfmalige Sieger von Horse of Valka. Er spielt gegen Kacper Zwolski aus Boleslawiec. Chris führt 5-1. Mamy kolejny mecz w grupie. Pięciokrotny mistrz Rosenhof Darek Cup. Chris Frenzel z Gerlitz. Po drugiej stronie Kacper Zwolski. Bardzo udane dwie akcje teraz Kacpra. Ale jak wiemy, przy takim wyniku nie ma się po prostu nic do stracenia. Wchodzą takie piłki, które normalnie nie wchodzą. A świadczy to o tym wynik 1-4. 1-5, przepraszam. Gotowa. Kacper jeszcze walczy o pozostanie w secie i w meczu. Spokojnie. Który czeka na punkt, który wykorzysta. A jakiś mały kącik jest i to chyba ten kąt wystarczył, żeby sprowokować Kacpra. Albo do błędu, po prostu do ryzyka. Po 30. Meczowa. No i ładnie, ładnie. Ta posta jest elegancka. Co z tego wyniknie? Ajajaj, czemu skrót? To jest chyba ten brak wiary w siebie. Po takim uderzeniu można by było przyłożyć porządnie w drugą stronę albo w tą samą. Ale chyba jednak, żeby nie powiedzieć sztywna ręka, a nie luźna ręka, nie pozwoliła mu. Bardzo nieudany skrót, piłka meczowa Chris Frenzel, pięciokrotny mistrz w turnieju Rosenhof Darek Cup. Der Chris hat jetzt Matchball. Beistand 5-1. Ja, und das war's. Game Set Match Chris Frenzel. Sześć-jeden, wyraźnie. Chris, Sieg 6-1. Hast du eine Frage? Hast du trainiert jetzt? Oder einfach hattest du Pause und kommst du einfach hierher? Zwei Monate Pause. Zwei Monate Pause? Zwei. Also seit zwei Monaten hast du kein einziges Ball übers Netz geschlagen? Nein. Czyli nie, przez dwa miesiące nie grałeś żadnej piłki, teraz przyjeżdżasz na turniej i wygrywasz. Ja, ja. A jak, wie siehst du deine Chance in diesem Turnier insgesamt? Das war erstes Spiel in Gruppenquali. Das war schon mal wichtig, weil ich denke mal, es war ein starker Gegner. Ja. Das war, ja, das stimmt. Das Spiel hier, um reinzukommen, aber ich denke ja. Mal, man kann sich wie gesagt noch steigern von Spiel zu Spiel. Aber es sind schon noch ein paar harte Brocken dabei. Ja. Kommt auch darauf an, wie die Auslösung ist. Genau. Aber wenn man gewinnen will, muss man sich gegen jeden durchsetzen. Genau. Congratulations. Danke. Chris właśnie powiedział, że nie miał łatwego przeciwnika. Właśnie słyszałeś, może niekoniecznie po niemiecku musisz jarzyć. Powiedział, że pierwsza runda nie była łatwa. Pytałem się go, czy trenował, bo całkiem to nieźle wyglądało. Mówi, że od dwóch miesięcy nic nie grał. Jak się grało z Chrysem, mając świadomość, że grałeś z pięciokrotnym mistrzem? No. No ja podobnie, w ogóle nie byłem przygotowany dzisiaj do turnieju. Podejrzewam, że gdybym coś trenował, może z tydzień wcześniej, chociaż trochę, to poszłoby mi lepiej. Nie byłem przygotowany, nie mogłem się skoncentrować na grze. Czyli spontaniczna reakcja udziału w turnieju. A dlaczego chciałeś koniecznie zagrać w turnieju Darka? Tu jest taka atmosfera, że ciężko mi było przeżyć. Byłoby mi to przeżyć, gdybyś ominął. Ja, gdybyś przegapił. Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że w następnych meczach dojdziesz do siebie. A prawdopodobnie dopiero się rozstrzyga, czy awansuje 2-3-1, więc jeszcze jest szansa. Aha, no to się cieszę, może jeszcze powalczę. Powodzenia, five.